Witam wszystkich. All right. Two guys behind me. Powiedzieli do mnie hello. Tutaj jestem teraz w South Parku. South Park w Darlington jest taki największy park. Dużo miejsca dla zabaw dla dzieci. Dużo miejsca do biegania, do różnych gier. Mnóstwo. Tutaj widać ostatnie wichury. Drzewo powalone wyrwało z korzeniami. Tu były duże, dosyć duże wichury. Wczoraj też było wietrznie bardzo. Mokro, deszcz i bardzo mocny wiatr, ciepły. Dzisiaj temperatura jest 12 stopni. 12 stopni, dzisiaj jest 30 grudzień. To jest naprawdę bardzo ciepło. W ciągu dnia jest 12, a w nocy było chyba, spadło do plus 10. To jest bardzo ciepło. Jak na to porę roku, to nawet na warunki angielskie, to jest ciepło. Szczególnie tutaj północny wschód Anglii. Tutaj ja tak jeszcze wam pokażę troszeczkę, bo tam w głębi to jest osiedle. A tutaj za mną to miejsce dla dzieci. Dzieci tam się bawią. A tutaj z tyłu za mną, widzicie, Nutka jest. Dzisiaj jestem na spacerze z moim pieskiem Nutką. Ona tu będzie ganiała za wywiórkami, bo tutaj jest dużo wywiórek. I będzie, jak zobaczy, to pogoni. Ale one są sprytniejsze, te wywiórki, także się nie martwię o to, że może im krzywdę zrobić. A po drugie, Nutka nie umie kompletnie zrobić krzywdy innemu zwierzęciu. Ona się z moim kotem, naszą kotką, Sisi, bawi się jak dwie najlepsze przyjaciółki. I Sisi ją uwielbia. Ona wszystkie zwierzęta traktuje jako przyjaciół. O, biega tutaj, teraz szaleje, jak z jednej strony w drugą. Ona, bo ona czuje zapach tych wiewiórek. Proszę bardzo, ja tutaj jeszcze wam pokażę, bo tutaj z tyłu za mną, o, tu jest wielkie. Taka wielka łąka jakby. No i tutaj Nutka biega. I tutaj jest miejsce do biegania z psami, do różnych gier. Tu tak jest kilka boisk piłkarskich. Takie wielkie, wielka łąka. Dobrze, dzisiejszy program, dzisiejsze wideo będzie na temat też tego roku mijającego jeszcze. A o roku przyszłym powiemy jeszcze w następnym. Rok ten, który minął, może zacznę od tego, jaki on był dla mnie. Dla mnie to był rok chyba największych przemian, największych, pozmieniał mi kompletnie wszystko w życiu. To był rok szalony, piękny, no nie wiem, czy nie najpiękniejszy w moim życiu, tak mi się zdaje, bo tyle zmian nastąpiło, tyle różnych fajnych rzeczy. Tak zmieniło się kompletnie moje postrzeganie tego świata przez to, że ja chyba przeskoczyłem na inny poziom. Tak mam, takie mam wrażenie. Tutaj chcę wam pokazać jeszcze tą łąkę z tyłu za mną. Olbrzymia, wielka taka. A tutaj jeszcze z tyłu za mną takie różne są miejsca do zabaw dla dzieci. Zaczęło się w lutym. Znaczy wcześniej to praktycznie to nie można powiedzieć, że zaczęło się u mnie w lutym. U mnie to trwało latami. Ta przemiana, praca nad sobą intensywna bardzo. Tylko że pierwsze skutki tej pracy zacząłem odczuwać, mówię cały czas o tym drugim, po moim śnie, o otrzymaniu drugiego losu. Czyli dalsza intensywna praca, jak otrzymałem drugi los, czyli drugie życie, o czym zostałem poinformowany we śnie, to później przez następne lata pracowałem dosyć intensywnie nad sobą, nad wybaczaniem, nad zmianą reakcji, mojej reakcji na świat,
na zdarzenia, na ludzi. I zaczęło się to, już kiedyś wspominałem o tym, jak zauważyłem, że znikli ludzie, którzy mnie nie lubią, mojej pracy tej poprzedniej. Zaczęli zmieniać albo zmieniać swoje reakcje na mnie, albo po prostu odeszli z pracy. Także nagle byłem zaskoczony, że koło mnie nie ma takich ludzi. To było dziwne. Przynajmniej ja to byłem trochę taki zaszokowany. Tylko że szybko sobie znalazłem odpowiedź na to pytanie, no, że jak nie ma od kogo się uczyć, bo tacy ludzie są potrzebni nam. Jak nie ma się od kogo uczyć, to znaczy, że trzeba zmienić miejsce pracy. Trzeba szukać gdzie nauczycieli. Zastój taki, tak jak się wydaje, zastój, nie, że wszystko jest ładnie, pięknie. To jest dobre na krótką chwilę, ale na dłuższy czas nam potrzebne są bodźce do rozwoju. Zastygnięcie, wszystko takie ładnie, pięknie, to nie jest dobre dla naszego rozwoju, dopóki się rozwijamy, a tutaj na Ziemi się rozwijamy cały czas. Tutaj na środku jest takie jeziorko, to jest taki staw, nie jeziorko. Proszę bardzo, to jest mnóstwo ptaków. Mnóstwo ptaków tam jest i tu są gęsi, kaczki. Tu ludzie je karmią. Ja tutaj wam jeszcze pokażę bliżej, bo to jest piękny widok. Tu są takie mnóstwo gęsi. Po angielsku gęś to jest goose. Podobna nazwa, prawda? I tutaj jest na samym środku, nie mają tam dalej jeszcze, pokażę, tam jest taka wysepka, to jest wysepka i tam najbezpieczniejsze miejsce dla nich, ale one tutaj mają te ptaki tak bezpiecznie, to ich nikt nie atakuje, nie ma żadnych naturalnych predatorów, czyli zwierząt, które by je zabijały. Dalej, co się stało w moim życiu? Zostałem tak po wystąpieniu Andiego Chińskiego na kanale, zaczął się taki bardzo aktywny dla mnie czas. Czas, kiedy mogłem w większej ilości przekazywać informacje innym ludziom. Ja cały czas mówiłem i powtarzam, że ja nie jestem uzdrowicielem, nigdy nie byłem. Nie wiem, czy nie będę, ale chociaż potrafię to robić, ale bardziej jestem takim przekaźnikiem informacji do osób, może rodzaj nauczyciela, ale ja przekazuję tylko informacje, jak, co należy zmienić. Po prostu wskazać przyczynę, wskazuje przyczynę problemów i co z tą przyczyną zrobić, czyli w jaki sposób ją usunąć. A to jest moje takie przeznaczenie. Generalnie moim przeznaczeniem, tak jak kiedyś myślałem, że jest tylko uzdrowianie związków, bo o tym się dawno, dawno wiedziałem, że to jest moje przeznaczenie, ale to jest nie tylko. Później się okazało, że jest więcej. Dalej się to rozwinęło, ten rok w kwietniu otrzymałem w prezencie kanał i stronę internetową. Byłem namawiany, żeby otworzyć kanał i stronę internetową, kanał szczególnie przez Andiego Chińskiego i Zigiego z Teksasu. Oni cały czas o tym mówili, naciskali mnie, a ja uważałem, że nie potrafię tego robić, bo nie mam do tego umiejętności. I doszło do tego, że po prostu otrzymałem prezencie od osoby, którą praktycznie nie znałem. Chociaż to jest takie powiedzenie, nie znałem, to jest bardzo mylne. Bo jakiego poznałem tego człowieka, to ja byłem w szoku. Szoku takiego, że on był z inną osobą. Przede mną przed kamerą, a ja zadam pytanie, co on tutaj robi.
bo mi kompletnie nie pasował do sytuacji. Po prostu poczułem jego taką energię, że no chyba uczyć się to no raczej ja od niego mogę. No tak jest. Tak jest, no. I to był też piękny rok, że mogłem poznać. To też może złe określenie, poznać. Że zaczęliśmy wspólnie działać z taką osobą jak Maciek. Bo to jest jego bardzo wielka zasługa w tym, co ja robię. W jego pomocy fachowej. I nie tylko fachowej o pomocy, ale wsparcie, które zawsze mam od niego. Poznałem niesamowicie olbrzymią ilość osób. Olbrzymią. I to ludzi takich, o których, o każdej z nich, przynajmniej o większości, mogę powiedzieć, że to są wyjątkowe istoty. Trudno ich nazywać tylko ludźmi, bo one są, to są istoty niesamowicie pięknej energii, pięknych duszach. I o każdej z tych istot mógłbym powiedzieć mnóstwo rzeczy, pięknych rzeczy, ale trudno ich wymienić, bo ich jest za dużo. Regiony z jakiego stron świata, jest ich tyle regionów w Polsce, niesamowitej ilości tych ludzi. Niesamowitej ilości. Wszyscy, ja mówię wszystko, cały czas o Polakach. W Anglii, ilu tu w Anglii poznałem, ale to nie tylko mnie nie ograniczają w tych czasach, nie ograniczają mnie i was takie rzeczy jak odległość, gdyż mamy internet, mamy kamerkę internetową. Ja mam w Norwegii wspaniałych ludzi. Włochy, Holandia, Belgia, tyle Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone jeszcze ile. Mój Boże, ja znaczy teraz powinienem wymienić może to zaraz wszystkie kraje na świecie, ale to jest naprawdę piękne. Te przeżycia, które otrzymałem od nich, gdyż spotykają się z takimi ludźmi, ta wymiana energii pomiędzy nami, to jest coś nie można tego zapomnieć, nie można tego przejść do takiego do porządku dziennego. Bo ten ślad taki pozostaje, bo to są niesamowite emocje, to jest coś pięknego, to są przeżycia takie olbrzymie. Miałem takie przeżycie niesamowite, jak na przykład pomyślałem o kimś, którego chciałem, które było dla mnie odpowiedzią na pytanie, ktoś mi zadał, ta osoba to odebrała tę energię i ona poczuła, już ona wie. Już nie musiałem jej nic dalej tłumaczyć. Już ona po prostu wiedziała. Takie niesamowite zdarzenia, które miałem w tym roku. Mój wyjazd do Polski, który był pięknym przeżyciem, długim. 28 dni byłem w Polsce. To było coś pięknego. Tylu ludzi, tyle spotkań. Łomża, moje miasto, z tymi wspaniałymi, przebudzonymi istotami, co mnie, jakby to można powiedzieć, trudno powiedzieć, wprawiło w dumę, ale w takie zadowolenie, że nas jest wszędzie pełno, w moim mieście też jest dużo, jest nas coraz więcej, więcej i więcej. To jest niesamowite. To jest okres ten 2021, który przeżywamy wszyscy. To nie tylko ja, ale to jest okres, kiedy ujawniają się tacy ludzie. Ujawnia się tyle mnóstwo takich wspaniałych ludzi. Ja tu się patrzę, przepraszam bardzo, ja tu się patrzę tylko na taką brudną rzekę. To jest taka rzeczka w Darlington. Ona jest brudna jak cholera. Po tych deszczach ta woda to jest taka jasno-brązowa, taka siwa, szara. Ja nie wiem, jak tutaj ryby, czy są przy takiej wodzie. To jest nie za bardzo. No nic, idziemy tutaj dalej. Dalej
wszystko się rozwija u mnie z momentami takimi, bo miałem takie momenty jakby zastoju, tak jakby nabranie dystansu do rzeczy bieżących, gdyż to tempo, które miałem z początku, to było takie tempo szybkie, że były momenty, że nie wiedziałem, gdzie się znajduję. No ja traciłem tak jakby poczucie rzeczywistości, gdyż oderwanie się od jednego świata, mając 5-6 konsultacji dziennie, to ja nie wiedziałem, po prostu żyłem w innym świecie. I to na dłuższą metę nie było dobre, ja to później zredukowałem do góra 3 dziennie, ale z początku tak było, no bo ja po prostu chciałem jak najszybciej tą kolejkę skrócić. Ale to było. Teraz jest ten czas, gdy świat, cała ludzkość przechodzi do następnego etapu budzenia się, bo na razie jeszcze się budzimy. 2022 to będzie rok wielkiego przebudzenia. I dla mnie też będzie następne etapy dla mnie do pracy. To nie będzie, będzie trochę inaczej już. Przynajmniej ja tak cały czas czuję, że to będzie inaczej niż było do tej pory. Ale to będziemy o tym mówili w następnym wideo. Może o przyszłym roku powiem więcej, co mamy robić i jak dalej się to będzie rozwijało. I jaka jest, szczególnie to jaka jest nasza w tym rola. Nasza, każdego z nas. Gdyż tu nie ma ludzi niepotrzebnych, nie ma ludzi nieważnych. Wszyscy, każdy z nas, każdy z was jest bardzo ważny w tym czasie. Po to tu przyszliśmy wszyscy, żeby to wszystko zrobić. Ale to będziemy później mówili. Tutaj jestem jeszcze w takim miejscu, wam pokażę. Tutaj jest takie dookoła są drzewa i to są takie jakby a la klomby, tylko że w betoniakach takich, ale są takie z alejkami tutaj. Tu jest ładnie, pięknie, jak jest lato, bo tu jest pełno kwiatów. I tutaj zawsze było pełno wywiórek. O, tutaj nie będę szedł, bo tam są ludzie. I tam jest pełno wywiórek. To Nutka uwielbia tutaj to miejsce. Nutka! Nutka! Gdzieś, o, jest Nuteczka moja, jest. O, o. Ona szaleje tutaj, ona szaleje. Dla niej tutaj to jest miejsce do szaleństwa. Biegać. Te zapachy nowe. Tyle tych zapachów. I ona jest niebowzięta. A, wam pokażę jeszcze jedno miejsce. Pokażę wam jedno miejsce, to jest, gdzie się spotykają ludzie. Co niedzielę osoby, które wiedzą, o co chodzi i się sprzeciwiają temu wszystkim obostrzeniom, starają się sprzeciwiać tym własną postawą, tylko że ich jest bardzo mało. Jest taka prawda, że tych osób jest naprawdę bardzo mało. To pokażę wam, widzicie taką altankę z tyłu za mną? Jest taka altanka, to tam zawsze się, co niedziela o godzinie 10 zbierają się ludzie. I to z Darlington i z okolicznych tych miasteczek. A Nutka znowu gdzieś mi tutaj zginęła. Znowu gdzieś tutaj biega, buszuje po tych krzaczorach. Nutka! Muszę ją pilnować, to tak, że dlatego, że jestem z Nutką.
ona mi tutaj przeszkadza. A tu jest taka fontanna, w tej chwili jest nieczynna. Wam pokażę, taka fontanna, stara, ładna. Ale woda w środku jest brzydka. Nutka! Yes. Over there. Jack Russell. Got a red scarf on. Yeah. One off down the path there. Oh my god. Thank you. Dobrze. Muszę. Nutka! Ej! Tak, ona mnie szuka. Zawsze się pilnuje, ale tutaj jest zbyt dużo. Nutka! Nutka! O, w końcu. W końcu przyszła. Nigdy nie mamy takich problemów, żeby ona się gdzieś zgubiła, bo ona się bardzo pilnuje. Ale dzisiaj ona, ta temperatura może za wysoka i ona zbyt podekscytowana bieganiem dookoła, tymi zapachami, i była daleko, pobiegła sobie, ale się odnalazła. Dobrze, to by było tyle na ten rok 2021. To co było, będziemy się nastawiać teraz na następny rok, to co ma przyjść. Jeżeli dalej słuchacie takich kanałów jak mój, dalej to wy decydujecie, co będzie, co jest z waszym życiem, a nie ktoś, kto was chce zmusić do czegokolwiek. To znaczy, że większa część drogi jest za wami. To na razie, trzymajcie się. Do zobaczenia niedługo.